Panie Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek i posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora jest już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić. Wydajcie im jeść. Odpowiedzieli Mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. W tej dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Jezus tam, gdzie nauczał, to miejsce nazywa pustkowie. Ostatnio miałem taki czas, kiedy czułem ogromną pustkę. To doświadczenie duchowej pustki nie jest nam obce. To, co wypchnęło mnie z tego marazmu, to świadomość tego, że Pan jest ze mną, choćby w tamtej chwili nie doświadczałem. Faktycznie, my potrzebujemy codziennie przywoływać obecności Boga, wszędzie tam, gdzie jest w nas jakikolwiek rodzaj pustki. Gdy masz w sobie poczucie pustki, gdy masz, czujesz, że jesteś na pustyni, to przywołuj Pana, przywołuj Boga. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.